Czy lepszy nie będziesz, ale to już nie moja wina. No, tak się urodziłem, no. Coś mi się pierniczy z moją kamerą ostatnio, wiesz? I za każdym razem, jak zaczynam streama, to muszę ją usuwać jako źródło i dodawać ją od nowa jako źródło. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Zróbmy to. Proszę, gdzie mój... paskudną gębę moją widać. I dopiero to mogę wtedy naprawić. Nie wiem, czemu tak się dzieje. O Jezusie. Przepraszam wszystkich, którzy musieli to oglądać. Ała. Nie wiem, dlaczego się tak psuje ostatnio. Dobra, jeszcze tylko kolorek trzeba nałożyć. Kupiłeś procesor od AMD i zastanawiasz się, czemu ci się sypią rzeczy. Bardzo kontrowersyjnie, panie Gremie. Przywyknij. Jak ja to robiłem? Ale mam ładniejsze kolorki niż ty. Nie wiem, jak ja to robiłem, że zrobiłem wtedy takie ładne. Jak ja to zrobiłem? Widać gorszy od Gremcy. Kolor correction. Ale u mnie są prawdziwe zielone kolory, u ciebie jest symulacja. Bo ja jestem botem. Teraz się ma wszyscy. No elo. Dobra, teraz to zrobię na 100%, tak idealnie. Tyk, tyk, tyk. O kurde. Dobrze ci idzie. O! Patrz, tu. I teraz jeszcze... Jestem w to najlepszy. Co u ciebie gra? Jak ci minął... nie wiem, życie? Powrót do pracy był ciężki. Tak? No, całe szczęście mam teraz 2 dni wolnego, także mogę się opierdzielać trochę. Ale obudziłem się z jakąś przekrzywioną szyją i nawet nie jestem w stanie grać w Farpointa, bo wiesz... Radzisz się z Tiffnakiem i dobra. Nie jesteś w stanie zrobić nic. Załóżmy, że tak będzie. Nie chcę Czemu mi się masz tego... inny kolor niż ja? Bo jestem lepszy. A, okej. Okay. To jest ranga, wiesz? Ja mam więcej tych chujków na... W sumie okay, wybrałem ten sam kolor, nie jestem pewien, czemu się zrobił taki. Nie, spoko, wiesz, ja mam, nie mam podglądu na twoją kamerę, więc... W czasie rzeczywistym przynajmniej, no. Na Skype. Okej. Okay. Może być. Może być. Jedziemy dalej, nie pamiętam w ogóle, jest za niespodzianką. Gdzie skończyliśmy w ogóle? To minęło prawie 2 tygodnie, nie? Ja nie pamiętam, gdzie skończyliśmy. Też nie. Przestałem śledzić. Zaraz zobaczymy. No, elo wszystkim. Nie pamiętam sterowania. Za 3, 2, 1. Oczywiście, że nie pamiętasz sterowania. Czemu mi się nie chce... O. Dobra. Bo nie pamiętasz sterowania. Guziki są zamienione, pamiętaj. Tak, tak, właśnie się już 2 razy cofnąłem z menu ładowania, bo kółkiem chciałem zatwierdzać. Pamięć mięśniowa, niestety. Okej. Okej, chyba pamiętam, co skrywiłeś. Czemu nie mam czapki? Zaliczyliśmy już tego, bo podczas cutscenki została ci zdjęta. Znalazło się IMSA, tak? Tak, dobrze, znaleźliśmy tam. I była ta długa animacja i co mamy teraz robić? To jest doskonałe pytanie. Nie pamiętam nawet, jaką informację od IMSA żeśmy uzyskali. Pułkowniku, proszę tutaj o pomoc. A przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Get out of Shell 1. Get out of Shell 1. First floor of Shell 2's core. No, będzie chyba fragment z Nikito, nie? That's where you need to go. Dobra, musimy iść strad D Shell 2, czyli... Spróbuj nie biec na około całej struktury tym tak, razem. Tak, no to tędy będziemy szli, bo trzeba tędy. Jeszcze 2 miechy suba zostały, elo. Co to znaczy? Subowałeś z góry? Dzięki w każdym razie. Wszystkim, którzy... I Highfishowi, i Juskowi Pałce, i wszystkim, którzy... regenerują swoje subskrypcje. Dobra. Aha, czyli nie mam już balaklawy, czyli co? Tak mnie poznają. No, czyli będziesz musiał robić to, co poprzednio, strzelać do nich, tylko tym razem celowo. To biorę tutaj mojego tranquilizera.
A jebać tranquilizer. Pamiętaj, żeby się do ścian przyklejać. Znaczy, nie w ten sposób. O-o. I co? Zrobiłeś to celowo? Nie. Co ja mam teraz z nim zrobić? To weź go uśpi i tyle. Ja nie wiem, czy ja go trafiam, bo ja przez niego... Chyba trafiasz, no. Właśnie się zatrzymałem w takim niekomfortowym... Wiesz, zawsze możesz po prostu first person view włączyć, nie? I celować w głowę, na przykład. Dobra. To, że jak on się teraz obudzi, to pewnie automatycznie alarm wywoła, nie? Spokojnie, bo ja jestem tu ciekaw. Git good. Żegnam, frajerzy. Ach, jaka ładna zadbana bródka. Szkoda, że nie moja. Ale dzięki. Ej! Zapomniałem się pochwalić. Jutro mija moje 10 lat w Szkocji. Jak ktoś mnie śledzi na Facebooku, to już widział. No, to... Aż dziesiętnicę? Wow, to znaczy, że ja też niedługo będę miał właściwie, nie? Nie pamiętam, jak się stąd wychodziło. W każdym razie jaram się bardzo i przygotuję na Gramburgerka taki mały film. Pojechałem sobie dzisiaj. To ja w takim razie cyderkiem uczczę. No, cyderkiem to szanuję. Dobra, czemu ta kamera się nie pojawia na... Czemu się ta kamera nie pojawia? Jest wyłączona albo coś? Da się wyłączyć kamerę? To tak, on jest hakiersem przecież, nie? Nie takie rzeczy robił. O-o. Siostrę pukał, znaczy nie pukał. No. Swoją macochę pukał. Też bym. Kulturalni ludzie pukają. Zrobiłem bardzo wielką głupotę. Co za niespodzianka. Mhm. Ktoś ma ten licznik alertów, czy coś? Aktualizuje na bieżąco? A, bo zapomniałem, że tu się rozwala. Ej. No, więc pojechałem dzisiaj do Edynburga, żeby sobie przypominać kilka miejsc takich, które kojarzę bezpośrednio ze swoim przyjazdem i zrobię z tego takiego krótkiego vlogaska na Gramburgerka, takiego bardziej sobie na pamiątkę, żeby za parę lat móc to sobie znowu obejrzeć. I wrzucę tam trochę klipów porównujących. Nagrałem akurat 10 lat temu też trochę takiego materiału, jak rodzicom pokazywałem w ogóle. Jak to czym się tam tą, dzieje. Tą mydelniczką, której używałeś wtedy? Tak. Ej, ale... 720p chociaż? Jakim cudem to mnie zobaczyło? Ja się tak chowałem dobrze. No nie. Dobra. Może do 3 razy sztuki. Fajne to będzie. Mhm. What's going on? Answer me! Jack! No, 10 lat temu to nagrywało w 720p i jak na to patrzę, to nie jest nawet takie dobre 720p, tylko tak mocno rozmyte. Strasznie takie szare kolory. Paskudnie to wygląda, a na dodatek... Ale wtedy i tak wszyscy oglądali 360p na YouTubie. Na dodatek zerowa stabilizacja, więc wszystko tam lata, także nie mogę na to patrzeć. No ale fajnie będzie zobaczyć. To był ten taki flipcam, nie? Tak, taki dziwny, pionowy. Tak, więc fajnie będzie zobaczyć, jak się pozmieniało. Kurde, leć stamtąd. Jak się stamtąd przychodzi? Znowu muszę rzucić granat. A co innego z nimi zrobisz? Teraz na północ mam biec. Na północ. To Destructure, tak? Tak. Żeby przebiec na drugiego tego. Tak, pamiętamy gdzie są te? Pamiętamy. A jakiś gościu mnie zobaczył, super. Przynajmniej pamiętałem już, gdzie są miny. O tyle razy tędy przechodziłeś, że... Szkoda amunicji na rozwalanie dronów. Jak się położysz, to nie spadają te platformy. Co? Tego nie wiedziałem. Nie pamiętam. Na dobrą sprawę. Chciałem to M4 tam podnieść. Ale się trochę cykam. Cyka. Ty.
Who's where? Is there somebody there? Widziałeś tą sztuczkę, ominęła cię najlepiej. Czytałem czat akurat. Ktoś zapytał, czy ciekawe, czy powstanie nowa, normalna odsłona MGS-a. No, kto ma ją zrobić? Konami. Fuck Konami. Idzie mi zaskakująco dobrze, mimo że kompletnie nie ogarniam w ogóle przycisku. Bo nikt alertów nie liczy. Ale nie wiem, jakoś tak... A, dobra, mam już tę kartę potrzebną, żeby to... Mam kartę. Daj mi salę. Nie pamiętałem, czy nam dał, czy tylko powiedział, gdzie ona jest. Ale dobra, to skoro jest ta karta, to faktycznie stąd to już jest easy peasy. Szukasz prezydenta teraz, nie? No tu nie mogliśmy wejść wcześniej właśnie. W 2007 był YouTube oczywiście, w 2005 bodajże otwarto YouTube'a. Ja kupiłem tę kamerę 720p, bo miałem taki ambitny plan zostać amatorskim reżyserem i robić takie fajne wideo, takie... Jak to się nazywa? Słowo mi wyleciało. Vlogerem podróżnym chciałeś zostać. Chciałem zostać drugim Davidem. Nie, drugim Davidem Lynchem bardziej. Pisałem takie scenariusze takich psychologicznych dramatów. No i tu będziesz musiał zestrzelić parę tych rzeczy. Pamiętam, że ten najsprytniej ukryty jest chyba za flagą. A, zapomniałem. Ze snajperki będziesz musiał skorzystać tym razem. I nie strzelaj w te klocki materiału wybuchowego. Cześć, Neko. Czapen, Neko. Okej, okay, czyli celuję w te nadajniki, tak? W sensory, tak. No jak mu tak dobrze idzie, to niech sam to zrobi. Nie. Jest jeden na tym dronie, który lata, jest jeden za flagą. Get PSG-1 first. O-o. Hej, Kernel! O-o. To chyba był strat F, nie? Gdzie był ten... Right, and what you see there is a booby trap consisting of an infrared sensor and Semtex. Czyżby backtrack? If the IR beam from the sensor is disturbed, whatever you do, don't touch the IR beam. But there's no way to get through there without crossing the beam. Neutralize all the control units for the IR sensor. Chyba pamiętam, gdzie jest snajperka. Tam w tym warehouse'ie, tak? Nie wiem, czy nie w strat F właśnie, ale... No masz nową kartę, więc... Nie wykluczono, że właśnie tam jest gdzieś jeden magazyn, którego nie mogłeś wcześniej otworzyć. Nie, Pliskin. Pliskin ma nam powiedzieć, gdzie jest snajperka, czyli fabularnie dobrze lecimy. Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. I saw a PSG-1 in the storage room. Yep, strat F, to co pamiętam. So go and grab it. Have fun. Nie podoba mi się ta gra. Dopiero co stamtąd przyszliśmy. Tylko nie biegnij naokoło przypadkiem. W dobrym kierunku idziesz? Tak. Tu najkrócej, dwa tylko. Okej. Okay. Kurt Russell pomaga Raidenowi. Wiedziałbym coś, ale nie chcę spoilować Guardiansów, to nie powiem. A co tu się nagle? Kto mnie tu zobaczył? Teraz koleś na dachu. Teraz jest koleś na dachu? Tam? Wcześniej go tam nie było. No nie było go. Ale fajnie. No ale teraz szukasz snajperki, to był taki tutorial. Jak będziesz miał snajperkę, będziesz mógł zdjąć. Or something. Nie, w tą stronę. Nie, dobrze, w tą stronę. Raiden! Jezu! Człowiek jest...
Dobrze. Git good. Poszedłem w złą stronę. Tak myślałem, że źle idę. Coś mi nie pasowało, kurde. Chcę przebiec, zresztą mnie zrespawnuje od razu tam na miejscu. Po prostu tam mnie zastrzelą. W sumie strasznie łatwa jest ta gra, jak się tak gra, żeby mieć... wyrąbane. Ten system respawnów jest zdecydowanie zbyt łatwy. To cię respawnuje tam, gdzie chciałbyś być. Tylko cię nie szukam. No już taki system typowo save'owy byłby sporo taki lepszy. Handicap, no, dla tych, którzy nie potrafią. Dobra, patrz, pyk, już jest skrócik. Teraz się tu zrespawnuje, już mnie nie będą szukać. Do speedrunów to musi być bardzo dobre. Right, what's wrong? Right. Na dobrą sprawę to nawet nie wiem, jaki jest czas speedrunowy na tej gierki. Jestem tam, gdzie chciałem być i już mnie nikt nie szuka. Zdrowie mam zregenerowane. Jak mi idzie przygotowanie dokumentu o Wiedźminie? Powoli, ale stabilnie. teraz robię transkrypcję wywiadów, czyli spisuję wszystkie wywiady do formy tekstowej. Mam już tego chyba ponad 30 stron A4 i nie jestem jeszcze nawet w połowie. To jeszcze tak z 2 tygodnie zajmie prawdopodobnie. Potem być może w czerwcu będę jechał. Okazało się, że jest możliwość, żeby zrobić wywiady z ludźmi, którzy nie byli wcześniej dostępni, na przykład nie mieszkają w kraju. Prawdopodobnie w czerwcu będę jechał na drugą sesję krótkich ofak wywiadów. O, tu jest connecting bridge jeszcze. A jeszcze w międzyczasie robię storyboardy do intra, bo tam będzie jeszcze taka fajna sekwencja. Nie chcę spoilować, co tam będzie, ale potrzebny jest do tego storyboard. I... no i sporo takich rzeczy. Dużo jeszcze pracy. Momentami się martwię, czy dość czasu. Ale będzie dobrze. Nie wiem, gdzie teraz iść, pewnie muszę po schodach wejść. Szukasz pewnie pomieszczenia, które wymagało wcześniej... Który to jest? 3 level? Tej karty, którą teraz masz? Nie wiem, ile będzie trwał materiał. Pewnie do 90 minut. Ile dokładnie, to się okaże, jak już to pójdzie do montażowni i zobaczymy, jakie jest tempo i tak dalej. I czy... myślałem, że się przeczołgam tam. A? Czy mnie przestali gonić? Po co się robi transkrypcję? Normalnie do materiałów, nawet jakby był jeden wywiad tylko, tak, w jakimś filmie, to bym nie robił transkrypcji. Ta transkrypcja to jest przepisanie wszystkiego do formy tekstowej, ale wywiadów jest tak dużo i osób, z którymi robiliśmy wywiady. Tuzin? Słucham? Tuzin mieliśmy wywiadów? No ponad 10, nie liczyłem w sumie, 14 mi się wydaje, że było. No. I w każdym razie no, jest tak dużo osób, że żeby zbudować z tego scenariusz, że to... A nic się zbierz, skoro już tu jesteś. Staram się wejść tu na razie, ale... I jedzie jak zwykle. No, dokładnie. Po prostu, żeby zbudować sensowny scenariusz, który się będzie trzymał kupy, złożony z tych wypowiedzi, no to trzeba je spisać i potem je ułożyć w odpowiedniej kolejności. No tak jest, no, tak łatwiej jest... słuchać tego wszystkiego 5-6 razy, nie? To jest zdecydowanie odpowiedni fragment. Szybciej. No i efekt powinien być lepszy. Nie umiem tu wejść, czemu nie chcę wejść? No tak samo trójkątem? Robię... jak... no, próbuję tak samo jak zawsze. I trójkątem, i kwadratem, i krzyżykiem, i kółkiem, i... o nie, ale nie pukaj.
No i to swoją drogą, że łatwiej będzie później napisy z tego pewnie też zrobić, nie? Nagle wszędzie. Słucham? Napisy? Napisy. Nie wiem, czy będę do napisów fragmentów po prostu kopiował i wklejał. Nie wiem, czy to ma większy sens. Wyłączyłeś ten nadajnik? Wyłączyłeś. Ale w każdym razie... No, ogólnie jest łatwiej pisać scenariusz w ten sposób, więc... Będą napisy angielskie, już się odzywał ktoś, kto chciałby przetłumaczyć też na francuski, więc... Dobra, tu jest amunicja. Gdzie nie ma przy podłodze żadnego tunelu do czołgania? Nie widzę. No nie ma nawet na mapce, więc... Że z drugiej strony po prostu. Tu? Tu? Tu nic nie ma. Cza? Aha, bo tu jest ten... Tu jest ten tunel, którego używałeś już wcześniej. Jest. Dobra. Tak, tak, napisy YouTube'owe, oczywiście. Use your PSG-1 to take out the IR sensor's control units. Head to the connecting bridge between shells 1 and 2. No, wiem, że Neko w poprzedniej pracy robiła transkrypcję. Nie jestem pewien, do czego zmierzasz tą informacją. Znaczy, nie wiem, co znaczy, że jeździliśmy po polskich studiach, bo byliśmy tylko w dwóch studiach. Byliśmy zobaczyć przy okazji Get Even przedpremierowo i w CD Projekcie byliśmy, tylko w tylu studiach byliśmy. A byliśmy też u pana Mięsika, więc teoretycznie byliśmy też u Pixelcrow, tak? No tak, no ale on to dalej CD Projekt, jakby nie było. No, oh, fuck. Frajer już się przylepił do tego, jak... A się... Tak dobrze szło i musiał się, kurde... A to ty zabłądziłeś. Znaczy, no zabłądziłem, ale jakbyś nie przykleił do ściany. Nawet nie wiedziałem, że Get Even jest opóźniony. No, dzisiaj ogłosili podobno. Zrobiłem preorder i w sumie zapomniałem o nim znowu. Czemu mi tego nie robisz? Bo ty robiłaś transkrypcję po angielsku, ja zrobię transkrypcję po polsku. Pełną trudnych nazw i wszystkiego. Więc czemu masz mi to robić? Przypominając fakt, że to jest moja praca i masz swoją pracę. Momentami, jak spróbuję spisywać te wywiady, to się muszę tak z 20 razy puścić pewne fragmenty, bo... The fuck, znowu ten gość. Nie wszyscy są... profesjonalnymi oratorami, więc nie każdy ma takie wielkie doświadczenie z wywiadami i... No, pomogę wam, koledzy. Moje życie nie ma sensu. Nie, nie w tą stronę, Raiden. Nie umiesz zrobić Anhiro? No, jest tylko jedna próba. Żeby się udało. Raiden! Pęu. Ty tego nie będziesz montował? Będę to montował. Oczywiście, wszystko. Od momentu otrzymania surowego materiału to już chyba wszystko jest w moich rękach. Będzie fajnie. Dobra, jestem. Będzie pan zadowolony. Dobra, widzę 4, tak? Ile ich miało być ostatecznie?
Zobaczymy. Nie wiadomo. O Jezu. No, masz pentazaminę, nie? Jakby co. Od tego jest. Ej, mam dużo. Będziesz jej potrzebował całkiem sporo. O Jezu. Czułość jest niezła. Raz, dwa, tak. W dolnym lewym rogu, na samym dole, za flagą też coś jest. Jest jedna na dronie na pewno. Tym a latającym. Jest, no. Tak. Jest na dronie, mówisz, tak? Tak. Ej, faktycznie. Wiesz? O, o. Bier pigułę. Weź pigułkę. Byłem pewien, że trafiłem. Good job. Are you alright? Are you alright, Ryder? Just a flesh wound. Hitbox nienadzwyczajny jest. O, trafisz. Dasz radę. Mhm. On tak, ale czy ty? Niby jakiś super wojownik. A Goku by nie pokonał. Ale w sumie... Mnie oszukał ten dron. Ja się boję, że go... No, ej, teraz trafiłem. Tym razem zacznij od drona, bo jak ci ej, tak chyba trafiłem teraz. Skąd będę wiedział, że go trafiłem? Nie będziesz. Wydaje mi się, że go trafił. Że go trafiłem. Dobra, i gdzie jeszcze? Tam jest jeden. Tam jeden. Za flagą, tą po lewej stronie. A to muszę tam podejść chyba, nie? Nie. Chyba musi poczekać, po prostu już się ujawni. Może prawie podejdę z innej strony, może. O, tu jest jeszcze. Do chickena strzelę. O-o. Może flagę musisz zestrzelić? Nie pamiętam, ale jestem prawie pewien, że za flagą. Próbowałem już strzelać do flagi i nic się nie działo. Nie trafiłeś, dioda się świeci. Gdzie się świeci dioda? Na dronie? Dron sam się świeci chyba też. Sam z siebie kamera na dronie się świeci. No. Tak to wygląda przynajmniej. Strzelę jeszcze raz. O, cześć Mexican Runner. Dobra. Nie wiem. Strzelę do tej flagi, najwyżej zrobimy jeszcze raz. Już raz strzelałem do flagi. Na słupie raczej. O, widziałeś? Mignęła ci przed sekundą. To gdzieś tu. No, tak na ścianie jest gdzieś, tylko teraz... I co, tyle? O, tak, trafiłem. A, dobra, trafiłeś, no. No. Wszystko? A, cholera, masz jakiś detektor? Czego? Ewentualnie C4 chyba, nie? Bo to... Chociaż nie, wykryje ci aktywne C4, więc... Możesz zapachowe sprawdzić. Zapachowe na... I nie bezzapachowe C4. No nie wiem, no to YOLO w takim razie. Zobaczymy. Chociaż rzucę jeszcze okiem raz na wszelki wypadek. Ewentualnie możesz włączyć IR, żeby sprawdzić, czy czujniki wszystkie wyeliminowałeś. Chociaż nie jestem pewien, czy będzie... Nie, raczej się nie wyłączą. Za mną jeszcze jest. Ej, faktycznie. Ale twist! Ale bym brzydko mówił słowa. Rzuć granatem, wyłączyć wszystkie czujniki.
Wyłączyłbym, jakbym rzucił czafa? A cholera wie. Zrobię na wszelki wypadek, jak umrę, to umrę. Do wody poleci. Please, jestem specjalistą. Aha. O, zaiste. Right. You haven't destroyed all the controls. Przynajmniej dobrze, że mi mówi. Use the first person view or the sniper scope to look around. Może sobie na tym dronie. Ale byłem przekonany. Nie wybuchł, no to musiałem go trafić. Albo po prostu spudłowałeś. Ja bym spudłował. A, to jest absolutnie pozbawiona precedensu sytuacja. Myślisz, że jak używasz mądrych słów, to od razu jesteś mądry. Dobrze, że mam rację? O, no i owszem. Jeżeli się teraz. Co się dzieje? Głupieje, bo rzuciłeś czafa. Nie wiem, ile razy mam jeszcze do tego strzelić. Raz, tylko traf. Tam jest jeszcze gdzieś pewnie przy drzwiach, z którejś strony. No, one nie gasną, więc... No, ale nie, musi być do niego jakiś sensor, chyba że to jest ten sam sensor. No, możliwe, ale... Tam jest rozwalone. Czekaj, bo to mnie wkurza. Tak będę patrzył. Tam. Od razu zobaczyłem. No. No widzisz. O tym nie pamiętałem. Co za gra? Idźcie, sowy. No, teraz nie. Trafiłeś? Nie wyglądało, jakbyś trafił. Sobę zestrzelił. Nie chcieli pokazać. Sam sobie wziąłem. Jeszcze nie wszystkie. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasakas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport. Hey, boss fight. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? Moja ulubiona część grania. Strzelanie do samolotów. Boss fight. Przynajmniej nie helikopter. Wszystko inne da się przegrindować, wiesz? Możesz się przycisnąć i zawsze jesteś trochę bliżej, ale na boss fightie jak utkniesz, to utykasz, aż nie przejdziesz. I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make two trips. Can you fly a Kasatka? Can you fly a Kasatka? Civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Exposition. Otacon. Otacon? Otacon? Nice to meet you. Hey. Over here. Damn. Right. I'll talk to you later. Nie ma na razie żadnych wstępnych planów w kwestii gramy tetywnie, jeszcze no to za wcześnie. Mamy za dużo innych rzeczy na głowie w tym momencie. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon, aka Hal Emmerich, PhD, Baby Moses. A Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. To się nie da zoomować niżej. A nie! Nie pułkownik. That sexist. No, chciałem tylko zobaczyć, jaką ma plakietkę pani tam. Musisz kontrolerem machać. I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? Nie jest prawdziwa, tak czy inaczej. I can't think of the right word, but it has to be pure will. Prawdziwe są przereklamowane. No, to prawda. Te dmuchane są najlepsze. Vlog dla patronów, jaki mamy dzień tygodnia. 100% charged, mówi mój wtorek? Wtorek. No to jeszcze w tym tygodniu na pewno, przed weekendem. Mam sporo rzeczy do odgadania, więc... Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. Snake is dead. Not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Uh-oh, plot twist. Tylko dlatego, że nie żyje, to nie może być już terrorystą?
Nie, nikogo w serii Metal Gear to jeszcze nigdy nie powstrzymało tak naprawdę. Wiem, czyżbyś właśnie zasugerował, że rozumiesz zakończenie MGS-a 2? Są różne interpretacje, każdy ma prawo do własnej żony. Jeden rabin powie tak. Ale taki był cel dwójki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja co roku żałuję, Stop thinking about words so much. Coś tam, then decide, tak? Mówił Snake na końcu, dobrze pamiętam? Nie mam pojęcia, co mówił Snake na końcu, bo nic nie pamiętam. Pamiętam tylko miasto i... Czy była czwórka, a potem zrobiła retcon tego wszystkiego, więc no to jest takie... Jest niestety problem z analizowaniem Metal Geara jako całości serii. Nie da się po prostu, bo... One sobie wzajemnie przeczą dość regularnie. Wszystko wskazuje na to, że wiesz, piątka sugeruje, że cała saga była opowieścią na temat Big Bossa, chociaż... Tutaj Solid Snake jest, a ty tam gadasz jakieś pierdolne. Przepraszam, nie pierdol, bo to jest Solidus Snake. On cię okłamał, a ty łyknąłeś wszystko jak wielki mati z Reddita. Liquid? Amator. Liquid? Brother! O! Coś teraz zrobił. Tam, 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 tam. Potężny Snake. Stop impersonating him. Największy fanboy. I'm a whole different game from Liquid. Masa rzeźba. Masa siła krzepa. Wiem, że Dragon Ball. Smoroka, później mam macki i dwie katany, także to jest absolutnie... Jaki Janek Cygan, znam takiego. Mamy takiego na forum, Johna Cygana. Jadę rzepkę. Chyba szpinak. Szpinaku się najadną, zdecydowanie. Ale plot twist to nie jest Plisken. No właśnie, faktycznie z Mamy dawno. Ale to chyba japoński aktor grający Solidusa. W sumie nie jestem pewien. Nie śledziłem newsów, słyszałem tylko, że voice actor. Pamiętam tylko, że voice actor, ale czułem, to nie jestem pewien autentyczny. O. Ej, to jest śmieszne. Jak oglądasz True Lies, to nie było już takie śmieszne, co? You are fire. Amerykański aktor. Alibaba pyta, kim jest Solidus Grand. Jedziesz. Solidus jest byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest też trzecim klonem. Jest idealną mieszanką genów recesywnych i dominujących, przynajmniej według kanonu. Kojima tak chciał, zdecydowanie. Jest oczywiście też tym workiem mięsa z Metal Gear 4, który jest zafoliowany. I płonie w którymś momencie, Ciszę teraz trochę grę. Tam generalnie jest dużo dziwnych rzeczy. I zapomniałem o tym worku mięsa. Bo ten worek mięsa miał udawać Big Bossa, nie? Bo przecież to tego domagał się... Znaczy, domagał się? Tego potrzebował Ocelot, żeby się dostać do GW. Właśnie nie pamięć nie myli. Genetycznego Big Bossa. No ponieważ nie był to faktycznie Big Boss, to Big Boss miał się okazję pojawić na kredicie. Rozumiem teraz Stingera. Ale tak? Trochę wyprzedzamy trochę wydarzenia. Gdzie on jest? No, z tej strony. No tym razem nawet nie musisz słuchać dźwięku. Masz zaznaczone na minimapce. A sorry, bo ja myślałem, nie wiedziałem, czy on się namierzył, czy on się nie namierzył. Jakieś tak dziwnie to jest pokazane tutaj. No.
łapanie snake'ów to jest jak mrówków. No mierzył. Ale nie trafił. Trafił. No dobra, ten jeden trafił. Drugi nie trafił. Łatwiejsze jest naprowadzanie przede wszystkim. No i zaprojektowano trochę inną platformę. Ogólnie analog dużo lepiej chodzi niż w jedynce. No, do tych stingerów to się już musiał przyzwyczaić, bo już walczył z tuzinem rexów. Fu, rejów, sorry. Liquid, solid, solid is naked, punished, venom do wyboru do koloru. Jest jeszcze... Jest naked. Ups. Co on mi robi? I czy może prze... Aha, on mnie tam smaży, tak? No byłoby miło. Może zawsze przejść na dół, nie? Masz też dolny poziom. Masz schodki i masz... Możesz mądry. Też dropnąć w dół. A, ja bym zupełnie to kiedyś grał wcześniej. Też to grałem. Czyli że pamiętam takie gry dla dzieci. Ile razy przeszedłeś dwójkę? Ze trzy? No, to ja raz, więc... Więc wybacz, że nie pamiętam, jak się przechodzi każdego bossa. Do kasatki nie strzelaj przypadkiem. No właśnie mi się obsunął trochę ten. Ten Snake bardzo pomaga mi. Snake ci przede wszystkim amunicję będzie podrzucał. Gdybyś miał w ogóle szansę jako. Ale powoli schodzi. Nie, na Good Game Expo w Warszawie się nie wybieram. Nie wybieram się do Polski generalnie w najbliższym czasie w ogóle. Zdrajca. Nawet nie zapytałeś, czy z tobą pojadę. Będziesz miał Doriana wystarczy. Powiedziałeś, że nie możesz. Mogę się przestać palić? Stop, drop and roll. I'll let you go out in style. Mam na twoim miejscu, bym się zaczął teraz ruszać. No, staram się. Tylko jest znowu ten delay, wiesz, jakby strzelisz pocisk. A, trochę ci levelu było, ale... Spokojnie. Teraz na dół spieprzę. I did try dodging this. No, jeszcze nie jest tak do śmiechu, cymeczko. Nino, Nino, o. O-o. Jesteś. O, ale oberwał. No, zawsze to coś, jesteś do przodu po jedną rakietę przynajmniej. A czemu mi dasz? Oberwałeś, czy znowu się przewróciłeś na schodę? Oberwałem. Nic nie widzę właściwie. Głupie. Miejsce na kamerę. Tu się najlepiej chyba. Zlecziłeś w ogóle w dwójce na jakimś bosie? Na bosie jeszcze pory? Nie, chyba. Jeszcze ci się nie udało, no. Przykro mi. Nie, to tak w ramach rozmowy na temat kontrastu między jedynką a dwójką, nie? Dużo, dużo więcej wybacza. Więc przede wszystkim sterowanie jest 100 razy lepsze. No, swoją drogą. Nawet nie da się aż tak skiepścić jak w jedynce, bo nie chodzisz jakbyś miał
kupę cały czas kombi... Powiedział facet, który próbuje podsłuchać od zrzutowni. Ej, zadziałało, wiem gdzie jest. Nie trafił mi ani razu jakimś cudem, nie wiem jak. Racji ci się powoli kończy. Nie. Ale chyba Snake będzie rzucał też racji. Właśnie tak zabrzmiało, jakby tak właśnie podrzucił. Tak są zaprojektowane te walki, że są długie, ale... Właśnie brzmiało, jakby rzucił racją właśnie w tym momencie. Harrier is no more, prawie. Cyber Ninja w tej części to jest Olga Górnukowicz. Gilgamesz. Pozdro dla komatych. Mind Blow to najlepszy rodzaj blowjoba, jakiego można dostać. Opłaca się wystrzeliwać dwie w ogóle? Nie wiem. Jedna trafiła, druga też trafiła. Clicker w tle to oczywiście Clicker Heroes. Czekaj, skoro Clicker Heroes mama. Cha-ching! Obtoczył mnie. Ale krwawie w mące. Masz rację użyć, bo krwawie. Masz rację. No podnieś się troszkę. I to nie jest tak, że bossowie są łatwiejsi, tylko ja jestem bardzo dobry w te gry. Ninja w pierwszej części był... Jezus, jak on miał? Deep Throat. Deep Throat. Ej, no jezu. Jak się nazywał? Grey Fox. Frank Jaeger. To swoją drogą. That was Grey Fox! Nom. Każdego bossa tu na razie pokonałem za pierwszym razem chyba. Metal Gear! Ninja w pierwszym części był Jezus. Typowy gra. PS to prawda. O-o. Dobry Metal Gear. O-o. Widać, że no, się zesrało. Moje jędrne pośladki! Metal Gear szczela nukleusami? Szczela z dupy. Wiedziałeś? Len. No i czemu masz w oczku? Będzie musiał założyć ikoniczną opaskę na oko. They got my eyes. Jest jak Gwiezdne Wojny. It rhymes, jak mówił ten... Aha, ten siwy. Aha. Heaven. Teraz będzie ten bieg po wodzie. MGS2. You so stupid. Czemu Raiden jak trzeba to jest taki, taka straszna miernota? Bawi za każdym razem. Cza?
True. Co jak gracze? Wstał z martwych i chodzi po wodzie, no Jezus jakby nie patrzeć. Super Sonic Racer. Nie czytałem tej Ewangelii, w której biegał po ścianach, co prawda, ale... Raiden, you all right? Yeah, how about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay, can I ask you something? What? Are you the snake? They said the snake dead. Of the trouser? No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend. Do you think love legend can bloom even fiction. On the battlefield? Someone tells us, someone else remembers. That was Gay Fox. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. W tej możliwości ruszania kamerami jeszcze mi brakuje takiej możliwości rozsuwania im oczu, jak rozmawiają. We're not tools of the government. What? Teraz to w trójce się portretami nie pobawi. That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? Liquid? For our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization, it's advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of metal gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your head in for something this risky? That's the way I used to look at it. 4 years ago. I was holed up in the middle of the minimum ocean. Drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. O, tak on nie ma takich żeńskich. O, tak on to jest manly man. A Raiden to ma tak jakby sobie szminką wysmarową. Jeszcze tak mocno zarysowany. What you do isn't grassroots activism. Ale to był child soldier. No co ty, on ma strasznie mroczne backstory i w ogóle jest taki edgy, że może się kurwa pociąć. No i się potnie. Nie uprzedzajmy faktu. Nie zapomnijmy też, jak skończył. Tylko otwieracz do puszek. Z żoną i dzieckiem na karku w dodatku. Autocon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Nano machine, son. Aj. Jack, are you all right? No. Just barely. You almost gave me a heart attack. Another heart attack? I know that. What the hell is going on? Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Okay. New data. Send nudes. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. Nie, no oczywiście, Neko, żona i dziecko to jest absolutny koniec. Gorsze niż śmierć. Dlatego nigdy cię to nie czeka. Będę żył wiecznie. Aż do śmierci. Ale nie będziesz miał żony i dziecka. Tak jest cel. Niczego mnie nie udowodni. Żony na pewno. Colonel, you were monitoring the Nadal gada. No. That man was the real snake. Captain Forehead. Maybe. Maybe. Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. What simulation? Unknown factor. And we're out here, we bleed, we die. Calm down. No, you don't. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Czyżbym był w ciąży? Nie, to tylko burgerek. I to nie jeden. Albo pięć. Chciałem takiego dobrego.
w McDonaldzie. Czy to się dobrego tam, w McDonaldzie. To się tak trochę wyklucza, ale my mają teraz takie amerykańskie i był taki fajny z musztardą. Amerykańskiego. A nie takiego, bo co dwa tygodnie jest inny. No ja wiem. A tu był z musztardą, to gdzie teraz idziemy? Ja sobie u mnie stoi wciśnienie w szybkowarze wołowina na winie, tylko czekam aż skończymy streama. Musisz się spuścić, że tak powiem, tylko nie stąd. Myślałem, że chciałem ci pokazać jakąś sztuczkę w sumie. To ci pokażę. No to super ci poszło. Właśnie dlatego mi tak zdziwiło, bo zacząłem mieć tego burgera, tam musztardek. Wow, w ogóle zmuchnacze. Oszukany jest, ściąga go do ziemi. Chciałeś przyspidranować. Nie, musisz się niestety spuścić na rurę, że tak powiem, brzydko. Jak mus to mus. Okusenman. No kurde! Co on teraz zrobił w ogóle? Co ty zrobiłeś? Pisz mail. Bo ja chciałem... Co ty próbujesz zrobić, no. To chciałem zrobić. To czemu ci się nie udało? Bo witam w Metal Gearu. Kojima tak chce. Dobra, spuszczaj się. Myślisz, że tu? Nie mam doświadczenia ze spuszczaniem się za bardzo. Teraz się nakupię, nie poślizgnij, bo będzie wtopa. Po prostu się... Tak się chyba nie da poślizgnąć. Wytarzaj się w kupie, masz rację. Niam. Zlej się ze środowiskiem. Niam. Become one with kupa. Co? W prawo teraz? Nie, chyba nie zbierze tej amunicji. Nie teraz, da się tu wejść. No to chyba nie. Tam ktoś będzie sikał chyba za chwilę przez jedno z okienek, a tutaj będzie się chyba podłoga zapadać też, więc... Na twoim miejscu. Oh no, he didn't. I didn't. Nie! Ech, ty nie umiesz się spuszczać, chłopie. Gremlora będzie opublikowana przed następnym grę tentatywnie, albo przed końcem roku, cokolwiek nastąpi wcześniej. Także mam jeszcze kupę czasu na to, żeby się tym zająć. Nie! Yes! Chciałem się zatrzymać i schylić, żeby mnie zobaczyli, ale nacisnąłem X. Wszystko, absolutnie wszystko na tym streamie właśnie wskazywało, że to dokładnie próbowałeś osiągnąć. No bo chciałem się zatrzymać i nacisnąć X, tylko się... O Jezu. Tylko akurat biegłeś i wcisnąłeś trójkąt, tak? Nie, X-em się robi te wygibasy właśnie. Tylko jak się stoi, to on się schyla, jak się nie stoi, to robi taniec śmierci. Tam jest racja jeszcze po drodze, więc może zacząłbym... Raiden. O, zacząłbym od tego. This isn't happening. Trzeba być tobą jeszcze. Może się czołgać tak jak wcześniej, żeby zrobić. A skoro wisisz nad rurą, to możesz też poćwiczyć sobie ten grip, nie? Ale nie będziemy tutaj siedzieć 10 minut i czekać, aż będziesz wciskał L1 i R1 razem. Tak się to robiło? Ja dobrze pamiętam? Po podciągnięcia się? A na co mi ten wyższy grip? Przydaje się, żebyś się nie spadł. Chociaż przydaje się, jak grasz skillownie, a nie tak jak ty. Nie. Jak się próbujesz chować przez strażnika. Czego oczekujesz od Raidena? To jest człowiek... Zaraz spadnie z rury właściwie, tego się między innymi. Człowiek z pośladkami z ludzkiej skóry. Tak zaraz umrzesz i będziesz robił to od nowa. Nie. Przynajmniej cutscenka się nie otworzy ponownie. Prosuję. Oni już wiedzą.
Pytanie za 100 punktów. Planujesz kiedyś pograć w multi w Rock Bandy z widzami? To jest fajny pomysł, tylko ten nie grałem w ogóle w multi w Rock Bandy te nowe, więc nie do końca wiem, jak to wygląda. Ale jak się tak da bez problemu z randomami, to chętnie. Jak się tędy przychodzi? Grałem. Ja nie jestem pewien. Możesz się przykleić do ściany? Mogę. I w ten sposób się przy... Ale nie mogę, tam jest dziura. Mógłbym przeskoczyć i się, wiesz, shimmy, ale nie od ich strony. Poczekać, aż przejdzie po prostu, czy co? Jeszcze, żebym ich widział, to by było spoko, bym się zsynchronizował tak, żeby skoczyć, jak nie patrzą. Wiesz, możesz ich uśpić po prostu, nie? I mieć ich z głowy. Nie wiem, zrobię to tak. A to już muszę shimmy zrobić. Like a boss. No, co on zrobił? To, co mu kazałeś. Teraz to ja nic nie nacisnąłem. No. Sam się kładzie, nie wiem, o co chodzi. No dobra, uśpię gościa po prostu. Nie. Co? To jak? Teraz to już nie ma znaczenia. O, nie, jaki gra... Aha, skąd to działko? The fuck? To wezwali posiłki, więc... Idzie szybciej. Right, what's wrong? Tak mi dobrze szło. No dobra, teraz ich zabiję. Mówiłem, że umrzesz i wrócisz do punktu wyjścia. Jesteś fajny, bo nie grasz. A wiesz, czemu nie grasz? Bo byś lamił gorzej. Mhm. No to zobaczymy, trójkę. No zobaczymy, jak będziesz lamił w trójkę, nie ma sprawy. Tak myślałem, że tak powiesz, cwaniaku. Przyjąłbyś wyzwanie jak mężczyzna. Z moim internetem nawet mikrofonu nie jest w stanie wysłać w eter poprawnie. Co ty? Nie da rady. Wiem, jak się zgodzisz, to ja cię tu kurde będę woził co tydzień na własnych plecach, że zobaczycie, jak lamisz, nic się z ciebie śmiać. Nie będziesz, bo wyślesz kuzaka. Dzięki, Simonek, za drugi miesiąc. Pozdrowionka dla Archona i Grema. No elo. No właśnie, tu jest trochę biednie, bo da się grać tylko z ludźmi z listy znajomych. Gorzej. Myślałem, że da się robić jakieś lobby na przykład na hasło i wtedy... Ja się nawet dzisiaj rozglądałem za rockbandami na PS4, ale to jest w tej chwili trudno kupić. W Polsce były za jakieś grosze cały zestaw zespołowy, chyba za 150 zł z grą? Z instrumentami? Serio? Band in the box? Tak. Ktoś ostatnio postował naszą... The fuck? The fuck? The fuck? To Shoutbox się postawał ostatnio. To pewnie Shider, bo oj kusiło. Świetnie ci idzie. Na żadnym bossie jeszcze nie utknąłeś, tyle co na jednej róży. Story of my life. Odpuść sobie tą rację. Ale ta racja akurat mi nie przeszkadza. Tylko raz spadłeś, próbując ją zebrać. No właśnie. Chcesz Rock Bandy? To ci mogę wysłać jeden egzemplarz. Masz instrumenty chyba. No nie mam instrumentów. Jedyne instrumenty, jakie mam, to jest Guitar Hero na PS... Sorry, na 360. A, fuj. No. Nawet Xbox One ich nie wspiera. Czy wyszedł jakiś konwerter? Od czego właśnie był ten konwerter? Bo było jakieś takie czarne pudełko od Matkaca chyba. Czarne pudełko od Matkaca? No jakiś konwerter był, ale nie wiem do czego miał służyć na dobrą sprawę. Nie znaczy, wiem, wyszedł całkiem niedawno Legacy Adapter, ale to od PDP.
Czasami bym sobie w coś poplumkał, a tak wiesz, to do tej pory to raz na rok jak przyjeżdżam, to gram medytatywnie, to gram na gitarze. Dlatego zawsze tak lamię. No śpi! Śpi. Symulator Archona na dyskotece. Jeżeli się tak dało na odległość, grałem. Mm. Proszę ja cię, co ta mewa robi? The fuck? To jest dron zamaskowany. To są mewy normalnie tak do góry nogami dziwnie latają. Kojima tak chciał. Czy Xbox One nie wspiera instrumentów na kabel, bo zmieniły się reguły Xboxa, w ogóle Xbox nie wspiera akcesoriów kablowych wcale. No bo tam wymaga jakiegoś chipsetu, tak, do autoryzacji, tak, czy coś tam. Tak, te 360 jakieś... wymagały wszystkie. Także tego. No, tutaj będziesz miał okazję zaliczyć złoty deszczek. Złoty rejn. Nie bądź biedny. Cały dzień. Wow! Nie wiem, na co liczyłeś tak naprawdę. Co biegnę, nie myślałem, że będzie się tak, się tak odrobinkę rozpędziłeś. No dobra. Posiada. Czekaj, ktoś nadgania w ogóle z tym licznikiem śmierci? Tak. Bo... Tactical Espionage Action. No, dlatego właśnie tu się alarmu nie robi, sieroto. Ja nie robię. Dwa ty cholera. No i co? O, drugi! Ile ich jest? No, cały czas trwa alarm. No ale wejrzy, właśnie miał spaść do zera i przylatuje następny. No bo może to jest lekcja, że masz tutaj kurwa się przekradać, a nie przebiec po prostu przed oknem. Ty kurwa taki jesteś mądry? Nie, wszystko jest pod kontrolą. Nie, no Kojima tak chciał. Tak miało być. Gdyby to był Peter Molyneux, to by ci jeszcze psa zabił przy okazji, za karę. Widzę go? Tak. No. Myślisz, że zdążysz? Schyl się! Czym się schyla? Nie pamiętam sterowania, odcinek. Ej, halo! Moja taktyka jest zawsze najlepsza. A ty jesteś, tylko siejesz ten... defetyzm. O, fuck. No. Z tą twoją taktyką. Prawie bym bez radaru. No, jedziesz, jolo! Ty nie spadnij do wody. Czyli, że ja nie zrobię. Ja nie spadnę? W sumie to się pewnie znowu będą zapadać. No, jest spora szansa na to, przy moście tej długości. Ale Mati mówił, że jak się czołga, to się nie zapadają. No, ale Mati wierzy we wszystko, co na Twitterze przeczyta, więc... Jak zawsze, mam rację. Czemu jest napisane radar normal, a ja nie widzę radaru? No chyba cały czas mają ten Titan Security. Jest caution mode, więc... Ale jest radar normal. No ale dropuje powolutku, bo oni teraz robią, wiesz, szukają. Cavity search. Niech se szukają, byle tam, gdzie myślą, że jestem. Proszę, to jest profeska, gra. A to jest zepsute i co ja mam zrobić? No. I co teraz? Nie wiem, ty mi powiedz, ty jesteś specjalistą od Metal Geara.
Mnie w drugą stronę muszę iść. Pewnie tak. Narzucę czafa i wyłączę tutaj zamek i wyjdę. Jak zepsute, to rozwal. Nie pamiętam, co się tu robiło. Tu jest jakieś przejście. Może tu mam wejść po prostu. Albo nie. O. Zaraz posiłki mogą tędy wracać? Tak swoją drogą? Ale gdzie one wrócą? Skąd one przyjdą i gdzie pójdą? Dobra. Co teraz? Że w ogóle nie ma radaru? O, to jest taki cinematic level. Dobra. To jeszcze jeden czaf i lecę w lewo w takim razie. Zobaczymy, co jest tam. Tylko spróbuj się nie zabić. Kwestia gustu. Wow, bym teraz zahaczył nogą. Niewiele brakowało, no. O. No me gusta. Shell 2. Okej. Wziąłbym się za Zeldę, gdybym ją lubił, ale nie przepadam w Eisenhardt, więc... Chciałbym jakieś fajne Zeldy powybierać, które lubię. O, ho! Bobber. Calm your tits. Profesjonalny gameplay. Się gra, się ma. Launch pierwszy. Maraton Rock Bandów bym zrobił. Endless setlist z każdych Rock Bandów. Szkoda, że sam bym tylko to oglądał jedyny. Musimy zaraz skończyć, kurczę. Och, no. Powoli. Co robi Olga, jak mówiliśmy, że ona jest ninją? Bo ona jest... Ona jest cyber ninją. Bo jej zabrali dziecko. A spoiluję. Pracuje jednocześnie dla patriotów i przeciwko patriotom. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest pod przykrywką, ale... I tak dostanie kulkę w łeb. Także Snake nie przyzwyczajajcie się. Snake zabija Dumbledora, dobra? No, może być. Dobry jest ten mikrofon, że słyszę nawet, co tam w słuchawce mówią. Zapomniałeś, że ten mikrofon słyszał też rozrusznik serca, więc... Cześć, ładna pani. O. Bo ten numer w żadnej innej grze nie występował. Hehe. Bear Grylls. I nie był rozwiązany w dokładnie ten sam sposób, prawda? Of course! I zrobię to równie subtelnie, co za pierwszym razem. Obiecuję ci. No właśnie. And it's now or never. Strasznie leniwe te cutscenki w dwójce są. Pryp. Zapomniałeś, jak wyglądały cutscenki w czwórce? Że czasami były tak długie, że przełączały się w kodek? I oglądałeś slideshow? Jakieś tam prezentacje? To zawsze jest jakiś effort. W jedynce była tylko jedna taka, że po prostu postaci stały.
I ze sobą gadały tak w miejscu. No ale no dwójka faktycznie jest przegadana. No przegadana to nie jest problem, jakby były wyreżyserowane, a nie, że musisz stać i machać mikrofonem do stojących postaci. To spoko. Bo w jedynce miałeś tą sekcję jak rewolwer i... Rewolwer i liquid. Ocelot i liquid, no. No, stali w tej, za tą szybą, nie? I tam sobie gadali. W jedynce... Dobrze? Dobrze gadam. Tak, dobrze gadasz. No, i tam była tylko jedna taka scenka. Taka, że musiałeś tylko stać i patrzeć, jak gadają. A tu jest ich tak sporo. W trójce? Chyba takich nie ma. Nie pamiętam sceny z mikrofonem albo czegoś w tym stylu. Znaczy po prostu chodzi mi o takie typowo niewyreżyserowane, że musisz stać i patrzeć, jak ktoś gada przez 5 minut w miejscu. Były, wiesz, takie dialogowe i tak dalej, ale nic takiego konkretnie... Były, ale trójka miała akurat całkiem dobrze wyreżyserowane cutscenki. To czwórka miała ich za dużo, ale te, które były takie bardzo kinowe, były naprawdę bardzo kinowe i były zajebiście, no, jeśli chodzi o choreografię w czwórce, walka Raidena z tymi Gekosami, tak, Gekko? W czwórce. No. Tak. No to jest, wiesz, no... Top notch. Bo myślałem, że o trójce rozmawialiśmy. No ale nie zapomnijmy też o scenie z Jeepem z piątki, nie? Bo to jest mistrzostwo świata. Tu się siedzi na krzesełku i to, nie wiem, 3-4 minuty trwa? Boże, dłużej, gram co? Dłużej, nie, bo nie 3-4 minuty to siedzi, kiedy dialog się skończy, jak leci ten utwór z trailera. Bo oni tam siedzą i jeszcze nawet nie tyle co gadają, tylko Skullface tam ten swój monolog napierdala. Wo-o. Masz czafy? Mam. Czemu nie masz radaru właściwie? No bo nie mam jeszcze mapki. Noda nie uruchomiłeś, okej. No muszę go znaleźć. No wskakuj. Niki, ty też jeszcze nie masz, nie? Tak, no. Myślę, że to jest Nikita. O. Takie podłużne. Broń jest w większym pudełku, jest chyba zazwyczaj opisana na górze. Ale dobra, znalazłem czafę. O, tu jest nud. Jak się nazywa organizacja, dla której pracuje Raiden i Snake? W której grze? Raiden... What? W czwórce? Tylko w czwórce pracują razem. A filantropii jest w dwójce. No właśnie. A potem się rozpadają chyba, nie? Czy to jest dalej pod tą samą... Nie, no, Raiden pojawia się jako taki mini plot twist, więc... To idziemy, zobaczymy. Dobra. Chociaż tyle. Jakiś strażnik chodzi tam. Chociaż z drugiej strony w czwórce też był o taką... Jak się nazywała ta organizacja? To dalej była w filantropii, nie? Ta organizacja Otakona i Snake'a z czwórki. No, tak mi się wydaje, że to jest, znaczy nie pamiętam nazwy, pamiętam, to chyba jest. To sobie właśnie próbuję, ale chyba tak. Gdzie to będzie, ta spluwa? Muszę windą jechać? Żeby znaleźć Nikitę? Nic innego mi nie zostaje, tam jest prunt w drugą stronę. Prunt? Może ktoś stąd wyjdzie, może się schowa. Nie wyjdzie, ale... Co? Nikt nie wyszedł. Tylko jedno piętro, ale przecież tyle. Grodek się striggerował, zaczął grunia na czacie. Widziałeś tą grę I Hug You? Nie. Na Digital Dragons wygrała taka gierka, gdzie się... Ludzie tulą po prostu. Biali z czarnymi, żółci z zielonymi i tak dalej. Jest taka mini gierka komórkowa. Nie, że ja do indyków to mam długie zęby. No, niech sobie będzie. Tam są też takie, to jest polska gra i tam mają też zwierzątka, że tulą ludzi. No jest taka gra, która ma uczyć tolerancji, tak? Że się... O! O Boże. Mam flashbacki. O Boże.
W każdym razie, no, tam mają różne zwierzątka, też można tulić. No dobra, ale prawicowy Twitter już miał ból dupy, czy nie? Powiedziałem, żeby grunia dodali. To jest najistotniejsze. Jak dadzą grunia, to kupię. Nie, pan śmierdzi. Zainteresuje się tematem dopiero, jak prawicowy Twitter będzie miał ból dupy. Słodka jest ta gierka. Nazywa się I Hug You. Chciałbym bardzo pojechać na Digital Dragons. Oczywiście, żebym chciał. Pan Romero był. No znowu był Romero. Ja muszę do niego napisać, ja bym do niego pojechał na jakiś wywiad. On mieszka niedaleko od nas. Słucham? W Irlandii mieszka w tej chwili. Więc może by się. Jak się pływa? Najlepiej pod wodą, no. To jest najlepszy moment. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down push the select button left and right to face those directions. Pamiętasz, jak się używa drabiny? Tak tylko sprawdzę, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy może ci się to przydać pod wodą. Trójkącikiem. Teraz mówisz moim językiem. The life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Twoja życiowa gaza. Dobra. No punch button miał. Halo. W sumie czego ja szukam? Bo ja się tak zamyśliłem trochę. Niby Nikity cały czas szukałeś, ale wydaje mi się, że to jest droga. Wiesz co, to ja może wyjdę na chwilę, się zastanowię, czego w ogóle szukam. To jest chyba trasa do tej, jakiej tam było, do Otakonówny. A to nie z powrotem jeszcze dopiero? Jeszcze w Otakonę. Wydaje mi się, że nieco wyprzedziłeś fakty po prostu. A, dobra, tego już wiem. Siedzisz w wodzie, więc będzie dawał ci tutorial. Wejdź z niej. The only way to the president is past this electrified floor. Use the remote controlled missile to destroy the power source. That will cut off. Dobra, przepłynę się z mecz. Locate a remote controlled missile. Snake might know where to find them. He did sweep shell 2 for C4s earlier. Tylko ten snake. Jesteś szulić snake. Owszem, efekty wodne w momencie premiery robiły całkiem niezłe wrażenie, ale pamiętajcie też, że patrzycie na remaster zrobiony na PS3, więc tam wszystko było troszeczkę bardziej rozmyte. Dobra, czyli jesteśmy w dobrym miejscu. Ty ulicz sneak! I'm gonna sneak that shit! Sneak! Would you sneak that shit with me? Lepiej zapamiętaj rozkład tych pomieszczeń tutaj, bo będziesz tędy wracał i ty nie będziesz wracał sam. Ale tu są jeszcze na szczęście dziurki na powietrze. A pojemność płuc to on ma kiepską. No to jest chłoptaś, który trenował na grach wideo. Czego ty od niego oczekujesz? Japońskich anime. Była jaka panienka. I to cała mokra. Ale w tą stronę pan. Pan nie Snake. Nie wiem, gdzie płynę, czego ja szukam, nic tutaj nie widzę. Nikity szukasz. No wiem, że szukam, a tu nic nie ma. Przepłynąłem wszystko, co się da. Przynajmniej tak mi się wydaje. W centrum już byłem, chyba że popłynę jeszcze tu. O, fuck. O-o. Nie zdążyłem wyhamować pod wodą. Gigi. No. Możecie przestać do mnie dzwonić? Tak, skąd? Gdzie ona była? Może w minie, nie? W tym tunelu. No dobra, masz Nikitę w każdym razie. Wiesz, gdzie jest amunicja do niej. No. Muszę stąd. Ach, wydostać. No. Spokojnie. No, dlatego to jest mój ulubiony fragment. Ja w ogóle nie lubię pływać w żadnej grze. No, nie wiem, pamiętam. W którym Devil May Cry się pływało? W czwórce chyba, nie? W czwórce? Był level pływany.
czy nie pamiętam, w którym już był i był Jezus, jak był upierdliwy. Ja najlepiej pamiętam czwórkę, że nigdy nie skończyłem, bo wkurzało mnie, że pół gra to było backtrack, ale mnie to wkurzało. No, tak było. Kojima tak chciał. No niby grałeś inną postacią, ale no nie da się ukryć tego, że robiłeś wszystkich bossów i levela od nowa. W drugą stronę, jeśli dobrze pamiętam. No. Tak było. Ani w trójce, ani w czwórce, mówi Wielki Maty. Ja nie pamiętam nie, z czwórki, było, a czwórkę było, pamiętam najlepiej. To było gdzieś pływanie, pamiętam, że mnie strasznie irytowało. Komu mówi, że w jedynce? Możliwe. W którymś God of War chyba też było jakieś pływanie, ale... W God of War? Nie wiem, może mi się mylą już powoli te levele. Wszystkie są takie same i wszystkie trójce, są chujowe generalnie. W trójce była taka długa sekcja chyba gdzieś tam, nie wiem, czy jakimś Styksem się płynęło, czy czymś takim. O tym, jak nas tam się z Hefajstosem chyba jak się napierdzielało. Nie wiem, może źle pamiętam. Dawno temu w to grałem. W Mario też się pływało. O, radzie Trigger zaraz. No i ryby miały własne AI 20 lat przed Call of Duty. Co ja w ogóle próbuję tutaj? Amunicję zebrać? Nie, zastanawiałem się, czego szukałem w ekwipunku. Szafa, no. W każdym gowie było pływanie, serio? Ale takie pierdełkowate gdzieś tam, a chodzi o takie typowe sekcje pływane. No. A nie coś tam przepłynąć pod jakimś zawalonym czymś tam. Soku nie chcę. Nikita Bullet. W God of War'ach to najwięcej było... QTE! No, to teraz git good. A te drzwi? To chyba nie tędy, wiesz? A kędy? Nie! Coś ty zrobił, Gimbie? Jak ty kurde zawracasz? Jak ciężarówkę. Musisz sobie znaleźć jakiś opening. Chyba tu. Chyba. Nie? Cza! Jedyne co mi się... Ja nie wiem, to spróbuj, zobaczymy. Co się znaczy stanie, nie, się bo jest jeszcze ta dziura, o której mówi Kuna, przez którą chciałem przełazić. A co jest w tym pomieszczeniu? No tam były... Oprócz strażników. To nie są strażnicy, to jest tam, gdzie była amunicja. A, okej. Okay. Więc tu jest jeszcze ta dziura. Może a, to chyba dziura. Będzie to, no? No. Tak? I jak się steruje w tej grze, Nikito? No, zaraz się nauczysz i tak będziesz musiał parę razy na pewno skręcić. Nie tak. O, to jest ład. Należąco? Ale nie mogę ją nią kierować z jakiegoś powodu. Połóż się na ziemi? Czemu nie mogę ją kierować? Próbuję kierować guziczkami. A, bo trzeba strzałkami koniecznie, dobra. O, fuck. Aha, ona dobra, sama skręca. No, to trochę będzie learning curve. Jak to samo skręca? Znaczy do góry w dół. A, okej. Dlatego nie mogłem analogiem w górę w dół wciskałem i dlatego nie chciało działać. Myślałem, że coś źle robię, a ona po prostu sama... złą stronę chyba. Tak. No i dobrze. To się naumie, chociaż kiedy... Ma jakieś paliwo? Ma po lewej, czy... na górze. A, okej. Co ty robisz? Snake Junior. Nie cwaniakuj. Spróbuj to zobaczyć. Co się dzieje? Co do mnie dzwoni? Pan tutorial do ciebie. Nie, to jest takie dziwne ten i mi wibruje kontroler. Nie wiem czemu. Nie wiem o co chodzi. Czy co chodzi? Nie. Przestało. Dzięki za subkę, Fazir. Sorry, próbuję się trochę skupić i mi nie wychodzi.
Jak zaliczymy chyba sekcję z prezydentem, to będzie dobry moment na to, żeby skończyć tak na jest. Dzisiaj, bo jesteśmy już odrobinkę po czasie. Dobra, tu będzie lewo. Ciasno tu jest, kurde. No. On to jeszcze tak zamaszyście zakręca zawsze. Masz włączony analog? Albo wyłączony analog na tym? Na padzie no, może też analogiem jakoś... teraz już działa, jak naciskam tylko boki, nie? Stinger. Jezu! Naprawdę wybuchło prosto. Nie to miałem na myśli, mówiąc sekcja z prezydentem. Paliwo się skończyło na, dokładnie nad prezydentem. Chyba musisz turbo wciskać w takim razie, żeby się wyrobić. Nie wiem, czy zużywa się wtedy szybciej w ogóle, czy... Nie wiem, zobaczymy. Nie! Co ty robisz? Chciałem wyjść, nacisnąłem kółko. Jeszcze raz. Wyżej po prawej jest drugi otwór. No, przestań. Już tam amunicję? Dziesięć. Nie, styknie. Jeden wystarczy. Teoretycznie wystarczy jedna, ale... No wiesz. Dobra, to jak zrobić, żeby mi się nie skończyła amunicja prosto nad głową prezydenta? Znaczy paliwo? Może podejdę bliżej. A, patrz, lifehack. Nie. Nie, panienku. Mhm. No i gdzie teraz? Czekaj! Tam. No. Brawo! Za drugim razem. Za 22, ale ważne, że się udało. I co, tu... te momenty, kiedy udało ci się dostać do pomieszczenia. Idziemy do prezydenta, czy kończymy tu? Ja bym chyba skończył tutaj, żebyśmy zaczęli... w takim miejscu, w którym się odnajdziemy następnym razem. Ruzio? Kiedykolwiek ten następny raz by nie nastąpił. Który jest dzisiaj? 23. O, właśnie, musisz nam powiedzieć. No, żebyśmy uniknęli sytuacji z poprzedniego razu. Czekaj sekundę. No dobra, ja sobie przy okazji otworzę tutaj, żeby od razu zapisać, kiedy to będzie. I na koniec zrobimy taką nową rzecz. Bo bardzo miłym pomysłem jest ten, taka tendencja, że się... na zakończenie live streamów. TMR to zazwyczaj robi. TMR robi coś takiego na koniec live streamów grem, że zawsze wybiera swojego jakiegoś fajnego streamera, którego lubi i go hostuje na Do Widzenia. To chyba zrobimy na Do Widzenia też coś takiego potem. Wybierzemy kogoś fajnego i go zahostujemy na Do Widzenia. Z jakiej puli? Ja nie oglądam streamerów, więc... Jak nie masz ulubionego, to ja zobaczę kogoś fajnego. No to kiedy gram? Kiedy? 29? Poniedziałek? 29, poniedziałek. Leroy chyba u mnie będzie, ale bo myślę, dopiero, że... Dopiero mam, bo mam 29, a potem jest ten weekend 3-4, jak mam urodzinę. Na grilla może wpadnę się najebać do ciebie. Czy coś. Zapraszałeś. No to wpadę, jasne. To możemy wtedy zrobić, ale nie, to nie zgra się z grillem. Dobra, no to weźmy, że ten 29, niech tak no, będzie. Załóżmy w takim razie, że będziemy 29. Dodaję Metal Gear Solid 9. Nie ten kalendarz. Nie, dobry kalendarz, dobra. Do 29. Też sobie wpiszę. W sumie próbuję zgrać dostawy mebli z IKEA na ten dzień, ale raczej będą wcześniej, więc... Ej, dobry pomysł. Będę teraz hostował użytkownika Gramburger. Albo DJ-a Blankę. Benio streamuje? Jak Benio streamuje, to pohostujemy Benia w takim razie. Bloodborne chyba gra, nie? Cały czas. Słucham? Bloodborne gra. Tak, gra w Bloodborne. To słuchajcie, to zrobimy tak, jak się to robi. Zrobimy takiego rajda na jego streama. Ja robimy mu na elo? Tak, zrobimy mu najazd i wszyscy, i napiszemy Gramburger pozdrawia, dobra? Ja go zaraz zahostuję też na koniec. I to chyba będzie... wszystko na dzisiaj, nie?
Tak mi się wydaje. Dobra. Jak w ogóle mój mikrofon się spisywał dzisiaj? Dużo lepiej. Nie miałem żadnych dropów w ogóle. A, bo bawiłem się ustawieniami, jak nagrywałem te klipy dla ciebie i nie wiem, czy czegoś nie zmieniłem przypadkiem. Nie Czad wiem. Też nie narzekał, wiem. Więc... Dużo lepiej było w każdym razie dzisiaj. Dobra, to co? To my się żegnamy w takim razie. Wielkie dzięki za dzisiejszego live'a i widzimy się następnym razem. Ja już puszczam hosta dla Benia. I do zobaczenia. Pa, pa! Bye!